Bardzo częstym elementem, którego używamy podczas pracy, są poprzeczki. Poprzeczki zwane beleczkami, zwane słupeczkami. Umieszczamy je w odpowiednim odstępie, mają różne wymiary. Prawda? Jak to tego typu elementy. Z jednej strony bardzo często używam do tego belek, używam do tego słupów, używam do tego ścian. Jeżeli chcecie pracować szybciej, bądź zakładacie, że wykonujecie koncepcję, te belki będą się zmieniały. Prawda? Z jednej strony może to być, załóżmy, 5x12, za chwilę może być 8x14. Prawda? W zależności od tego, jak to wnętrze będzie wyglądało, jakie oświetlenie będzie do tego przewidziane, czy będą one pełniły funkcję elementów nośnych, czy będą one pełniły funkcję tylko i wyłącznie elementów, będą to tylko i wyłącznie elementy działowe. W zależności od wielu kryteriów możemy sobie przewidzieć, czy możemy sobie dobrać inne rozwiązania. Rozwiązaniem, które proponuję dzisiaj, jest ściana kurtynowa. Tak, ściana kurtynowa wykorzystywana do elewacji szklanych. Jest to element, który bardzo pomaga przy projektowaniu wnętrz. Jak? Zobaczcie sami.